Szanowni Państwo, było dla mnie wielkim honorem przez 24 lata spotykać się z Państwem, aby wspólnie uczestniczyć w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Od 2 lat z powodu pandemii nie możemy się spotykać przy pomniku wielkiego patrioty Romualda Traugutta. Dlatego też przygotowałem krótkie wystąpienie, o wysłuchanie którego uprzejmie proszę. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Ciechocinka, 3 maja jest dla Polaków dniem pokrzepienia i narodowej dumy. To święto Konstytucji, tej, którą 230 lat temu uchwalił Sejm Wielki, a która, jak pisał historyk, była zwycięstwem mądrości nad ciemnotą, szlachetności i patriotyzmu nad podłością i prywatą. Konstytucja 3 maja nie ocaliła państwa, umocniła jednak ducha narodu, rozbudziła obywatelskie myślenie, dała lekcję nowoczesnego patriotyzmu. Dla następnych pokoleń była punktem odniesienia i inspiracją do podejmowania niepodległościowego czynu. Dzięki temu ideały Sejmu Wielkiego, choć po latach pełnych poświęcenia i ofiar, zwyciężyły. Konstytucja majowa była dowodem woli współdziałania i współodpowiedzialności za dobro wspólne, porozumienia i wzniesienia się ponad interesy grupowe, skupienia się wokół narodowego celu. Stąd też Dzień 3 maja stał się symbolem dążeń narodu polskiego do suwerenności, posiadania nowoczesnej państwowości, symbolem wewnętrznej siły narodu, zdolnego do politycznego i moralnego odrodzenia się. A Konstytucja 3 maja stanowiła dowód odpowiedzialności za losy kraju, za zrozumienie racji stanu. Dzisiejsze święto to upamiętnienie dojrzałości obywatelskiej najświetlejszych Polaków. To przesłanie niosące Polakom przez pokolenia nadzieję na państwo demokratyczne, wolne i sprawiedliwe. To wreszcie wezwanie przodków, by w naszym myśleniu zwyciężało to, co twórcze. Jest więc Dzień 3 maja świętem odwagi, myśli i siły wartości państwowych, narodowej zgody i pojednania. Czy te wartości, nastroje, zachowania, podniosłe uczucia zdołały przekuć się w coś trwałego? Na to pytanie powinien sobie odpowiedzieć każdy z nas. Wciąż stoimy przed wielkimi wyzwaniami i szansami, lecz przede wszystkim obowiązkiem tworzenia Polski godnej swej historii. Polski dumnej ze swej przeszłości i wartości narodowych. Polski nowoczesnej swoją demokracją, otwartością i tolerancją. Niech taka wizja i takie szanse pomogą nam odrzucić małość, swary i słabości. Przecież my także, wspólnie, piszemy nowy rozdział historii Polski. W tym dziele nie może zabraknąć wysiłku, rozwagi i miłości do ojczyzny każdego z nas, by, mówiąc słowami Konstytucji 3 maja, na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Wiwat 3 maj!